Awe, witam imperialistów, tutaj Luka z osmańskiego Egiptu. A nie, to jednak dzisiaj kolejny odcinek z naszego Kongo Podbój Świata. Jako fetyszystyczna nacja i możliwe, że też będziemy nawracali na tą religię świat, ale to najpierw go podbimy, potem zdecyduję, czy się jednak z tym wyrobię. Dodałem też playlistę, więc jeżeli nie jesteście serią na bieżąco, zajrzyjcie do komentarzy poniżej. Powinna być przypięta playlista do całej serii z Podboju Świata. Obecnie mamy 5000 developmentów, więc jest całkiem nieźle. Naszym największym zagrożeniem, jak i przeciwnikiem, jest Osman. Przypominam, że to jest poziom very hard, a to się równa z tym, że mamy bardzo ciężkiego przeciwnika do pokonania. Zbieramy też punkty gatheringu, żeby zmienić się w teokrację w odpowiednim momencie. Mam totalny fokus na punkty administracyjne, bardzo kiepskiego Eira, którego będę zmieniał pewnie po wojnie z Kastylią. I powiem szczerze, że za cholerę nie pamiętam, po co ja toczyłem tą wojnę. No dobra, obejrzałem ostatni odcinek, już pamiętam, co miałem robić. Dobrze. Sobie czasem tak przypomnieć. Mianowicie toczymy wojnę z Kastylią po to, żeby ją realnie zmniejszyć i pewnie w erze reformacji, jak skończy nam się era absolutyzmu, będziemy ją brali na wasala albo ją zjemy całkowicie dopiero wtedy. No, Kastylia jest cięższym przeciwnikiem niż się spodziewałem. Nie no, pięknie Francja zalewa Kastylię, bo Portugalia tak samo, więc nie muszę tutaj za dużo sam robić na szczęście. Zróbmy w całym regionie Indochin i Malaki jakiś taki właśnie regiment, co będzie tutaj chodził i tłumił bunty, bo już nie chcę mi się nawet o tym pamiętać, szczerze mówiąc. I w sumie na Chiny też sobie zrobię taki jeden osobny 30 tysięcy. No nie za duży, ale zawsze coś. Francja na szczęście łoi mi Hiszpanię. No odchodzimy! Ej, jakieś czupiradło mi na głowie wyrosło. Co to jest w ogóle? Ej, naprawdę podobają mi się te nowe modele jednostek. Tylko co oni mają w tych włosach? Jeszcze eventy mi wyskakują. Kolejny monument rozwinięty na maksa, chociaż przyznam szczerze, że ten rzeczywiście jest dość słaby. Zjedliśmy orisę. A nie, Punjab zjadałem. A, to dobrze, że orisę zostawiłem. A tak chciałem narzekać, że orisę zjadłem przez przypadek. Kolorki mi się pomyliły, dość podobne były. Chyba zjadłem trochę bardziej Hiszpanię niż chciałem. No trudno, ale mamy możliwość zrobienia teraz monumentu w Madrycie i on zwiększy nasz gathering o 10%, co jest bardzo fajne. Ktoś mi powie, dlaczego Kote było w stanie suportować niepodległość Portugalii, która ma 20% Liberty Desire? Bo chyba nie powinna. Znika Jutaja oraz większa część Hipso, bo zauważyłem, że jeszcze tutaj mają jedną prowincję, ale to może kiedy indziej się tym zajmę. Czas na kolejną wojnę z Mingiem na mandat o Iben Cassius Belli, co nie powinno być żadnym problemem. Kończymy kolejną świątynię i powiem szczerze, ta jest mega mocna. Daje mi aż dwóch dodatkowych misjonarzy, jak i zwiększa misjonary strength bardzo mocno. A z czterema misjonarzami to już można naprawdę nawracać świat. Możemy już sięgnąć po hegemona ekonomicznego i nie ukrywam, byłoby to fajne, ale muszę najpierw coś sprawdzić, bo kiedyś posiadanie hegemona dawało pewien jeden bardzo duży minus. Mianowicie masakrycznie zmniejszało relacje ze wszystkimi krajami na świecie i zgadza się. Z Francją w tym momencie mamy minus setkę, ale widzę, że nie ma już baga z zmniejszaniem relacji z naszymi wasalami, co może być przydatne. Muszę się zastanowić nad tym hegemonem, bo nie ukrywam, że też znacząco przyspieszyłby wzrost naszej... What? A czemu to w ogóle nie wpłynęło na to? Ale badziewie. A, bo dopiero na maksymalnych ustawieniach mamy minus 20 do autonomii. Dobra, zanim klikniemy tego hegemona, to jednak zacznę poprawiać relacje z naszymi sojusznikami, żeby ich mieć zawsze na tym lekkim plusie i ich nie stracić, bo mimo wszystko nadal przeciwdziałają potencjalnym koalicjom przeciwko mnie. No i odcięliśmy Ming praktycznie od wszystkich najgroźniejszych krajów. Może Oirat i Mongolia jeszcze byliby w stanie go podbijać, no ale nam to raczej by nie przeszkadzało. Na pewno musieliśmy odciąć Ming od Japonii, bo Japonia bardzo często atakuje Ming kiedy tylko może. Kończymy monument w Madrycie. Awe, na niebie trwa zimowa wyprzedaż. Wiele gier w niesamowicie niskich cenach. Linki w opisie, 3% zniżki z kodem Lukas. W międzyczasie dojadamy dużo pomniejszych krajów. Czas wziąć się wreszcie za Etiopię, którą odkładam już chyba w podbojach o 50 lat, więc wreszcie czas nadszedł na jej upadek. A tym bardziej, że pewnie stanowiłaby w najbliższym czasie też również cel Osmana.
a my się zabezpieczymy wtedy fortecami na tych wszystkich przekoksanych prowincjach górskich, które tutaj są w Etiopii. Etiopia też ma fajne wojsko. Patrzcie, taki konkwistador, nie wiem, jakiś liść laurowy na kasku. Fajnie to wygląda też u nich. Ale nie jest to do porównania z naszą dziwną fryzurą. Naprawdę, nie wiem, co to oni mają w tych włosach. Są pióra? Nie mam zielonego pojęcia. I ładny kawałek Etiopii właśnie wpada pod nasze panowanie. W sumie nawet bez większego problemu. Chyba za szybko kliknąłem, trudno. Może nie wybuchnę od buntów. Zauważyłem też, że Maroko wzięło i teraz gwarantuje na przykład niepodległość temu krajowi, co powoduje, że możemy wplątać się w wojnę osobną z Marokiem, nie wciągając w to Osmana. Podobną sytuację mamy u Persji, która gwarantuje niepodległość Deli. Kogo pierwszego zaorać? Zerwaliśmy sojusz Persji i Osmana. Jest spora szansa, że Osman zaatakuje mimo wszystko Persję, bo zobaczcie, ma tutaj roszczenia terytorialne. No a jeżeli wezmą sojusz, to mam pecha. Nie będę zjadał może Deli do końca, zostawię im jedną prowincję, żeby właśnie cały czas Persja gwarantowała temu krajowi. A sama wojna z Deli to w zasadzie od razu się skończyła. Zostawiliśmy im jedną prowincję, żeby cały czas graniczyli z Persją, jednak budujemy też kolejną świątynię i zobaczcie, kolejne dwa punkty Missionary Strength przeciwko wszystkiemu. Taka dziedziczka to jest coś. O, i świat mi się odkrył. Wyjebiście, jaka podziebana jest Europa. Co tu się wydarzyło w tej Polsce? Nieważne. Wielka Brytania, Dania, Szwecja, Moskwa gigantyczna i też gigantyczny Riazań, co jest w sumie bardzo dobre dla mnie, bo będziemy podbijali te dwa kraje naraz. Czagatajowie, co jest złe, bo to jest kraj sunnicki, no ale jest praktycznie na jedną wojnę. Oriat zjedzony, Mongolia też. Nie jest aż tak źle, czyli największy problem mam jednak z tymi krajami sunnickimi. W międzyczasie jeszcze zaatakowaliśmy Sundę, co wplątało nas też w wojnę z Marokiem. Jak słusznie się domyślacie, moim celem będzie zerwanie sojuszu Maroka i Tunisu. I Osmana też. W międzyczasie skończyłem monument na technologię i lojalność kleru w tym momencie u mnie jest naprawdę wysoka. No i pięknie do Maroka się wlewają wojska sojusznicze plus moich wasali. 18 siły misjonarzy. Przecież to jest chore! I cyk, prawie cały mig zjedzony. Nie chciałem przedłużać tej wojny, bo musimy się spieszyć z powrotem do Persji. Za niecałe półtorej roku schodzi nam trus, więc idealny jest moment, żeby teraz tam lecieć. Możemy też już wziąć 23 poziom technologii dyplomatycznej. Na Persję na pewno nam się przyda. Jest to jedno z najlepszych Cassius Belli w grze, gdzieś trzecie od samej góry. Chyba lepsze są już tylko i wyłącznie nacjonalizm i możliwe, że rewolucyjne Cassius Belli. Jeszcze mogę przecież dać siłę misjonarzy z doradców, co mi daje 20 punktów. Boże, jak to mi się szybko teraz wszystko nawraca. Ach, w tej Persji są forty szóstkowe, oh my god. No to trzeba było jednak więcej armat porobić w moich armiach. I teraz gwarantuję Persja Osmanom. Nie, na odwrót, Osmanie Persą gwarantują, no to w tej wojnie naprawdę Persja dostanie dużo bęcku. I cyk, kolejny kraj znika. A nie, zapomniałem, ja tu rezerwat przecież sobie zostawiam, żeby się nie borykać z 50 tysiącami buntowników w prowincjach. I jest to taki fajny protip, jak wam się nie chce pływać i tak dalej. Przeciwnik po prostu rozwiąże swoje armie sam. No, Persja to już trochę bardziej upierdliwy przeciwnik. Zająłem ich stolicę i trzymam tu 50 tysięcy wojska i go nie ruszam, żeby nam przynajmniej tikał warscore, ale sama wojna będzie dość jednak upierdliwa, bo trzeba spalić zapas manpowera, którego posiada Persja. Ma go aż 500 000, co jest dość upierdliwe. Na razie ładnie udaje mi się rozbijać jego mniejsze staki na tej fortecy, bo co chwilę przeciwnik się daje spulować na nią. No i jednocześnie też mogę przeważnie łatwo unikać jakichś innych starć, no bo spowoliłem po prostu ich chodzenie, żeby też o tym, żebyście pamiętali, że warto w trudniejszych wojnach spowalniać chodzenie przeciwnika po waszym terytorium. I kolejne stack wipe lecą. Nie zdążyłem tego chyba nagrać. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Masakrycznie upierdliwa jest ta wojna. A to jeszcze nie jest z Osmanem wojna, to jeszcze nie jest Osman, to jeszcze nie jest ciężko. To jest tylko upierdliwe. XD, co za widok. Nie mogę. Co to kurde jest? Coś uwalniam. Jakaś nacja libertaria. Nawet sobie przeszedłem na nią, żeby ją zobaczyć, co to ma. Dyplomatyczne idee, piratical ideas. Aha, no nie widziałem, że jest taki zestaw pirackich idei. No nie ukrywam, byłoby to ciekawe do grania, gdybym miał to w planach. A tak to mamy tylko 8000 wojska, 19 okrętów możemy mieć. Income też taki dość słaby, ale jesteśmy biali i mamy nazwę Libertaria.
Jakoś tak ten nasz kraj się nazywa. Muszę zobaczyć na wiki, co to jest. No nic, ugryzłem kawałek tej Persji, nie za duży, ale jednak zmniejszyłem ją prawie o połowę. A to ciekawe, bo mi pokazywało, że z Osmanem będę miał 50-0-0 agresywnej ekspansji. A mam tylko 13. Gdybym wiedział, to bym jeszcze ciągnął tą wojnę. Paradoks! No to jak nie Persja, to może Maroko? No ale wynik tej wojny to myślę, że zobaczymy sobie w kolejnym odcinku i kolejny odcinek to raczej już będzie naprawdę rozprawianie się z naszym dużym sunnicko-szyickim blobem, jakim jest połączenie Osmana, Persji i przyjaciół. Och, będzie to upierdliwy odcinek, będę tam płakał, będę. No ale w tym odcinku w niecałe 20 lat zdobyliśmy 2,5 tysiąca developmentu. 1,4 mln force limitu, o mój Boże. I na pewno go na to stać.